Andrzej Duda nie ma wątpliwości. Sąd w rażący sposób złamał konstytucję. Prezydent Andrzej Duda ocenił w Radiu Z, że decyzja sądu w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika jest rażącym złamaniem konstytucji. Niestety, mamy taką sytuację, że sądy z przyczyn politycznych uprawiają bezprawie, mówił. Zapewnił też, że jest przekonany co do państwowej postawy Kamińskiego, a ułaskawienie wciąż jest aktualne. Gościem Radia Z w czwartkowym programie Bogdana Rymanowskiego był prezydent Andrzej Duda. Jednym z tematów poruszonych w porannej rozmowie była sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy zostali prawomocnie skazani w związku z tak zwaną aferą gruntową. Przypomnijmy, że obaj politycy zostali przed laty ułaskawieni. Andrzej Duda w Radiu Z, nie zgadzam się z werdyktem sądu. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem. Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o szczegóły rozmowy, odpowiedział. Powiedziałem im, że jeśli zostaną umieszczeni w zakładzie karnym, będą pierwszymi po 89 roku więźniami politycznymi w Polsce. Ja się absolutnie nie zgadzam z werdyktem sądu. Uważam, że to jest całkowite złamanie norm konstytucji. Jako prezydent Rzeczypospolitej zastosowałem ułaskawienie. To jest prerogatywa prezydencka nieobwarowana żadnymi warunkami, wobec której nie ma żadnych środków prawnych, powiedział. Jest grupa upolitycznionych sędziów. Odpowiadając na uwagę prowadzącego, że Sąd Najwyższy jest innego zdania, Andrzej Duda stwierdził, to jest rażące złamanie konstytucji w zakresie prezydenckich prerogatyw. Niestety mamy taką sytuację w Polsce, że sądy z przyczyn politycznych uprawiają bezprawie. Nie mam tutaj specjalnych wątpliwości. Pani sędzia, Anna Bator-Ciesielska, redaktor, zdaje się jest członkiem jednego ze stowarzyszeń sędziowskich, które w rażący sposób walczyło z do niedawna jeszcze władzą. A w związku z tym z panem Kamińskim i panem Wąsikiem, demonstrując swoje polityczne przekonania, co nigdy nie powinno mieć miejsca w przypadku sędziów. Jest grupa sędziów w Polsce, którzy są tak upolitycznieni, że powinni być wykluczeni ze stanu sędziowskiego, mówił Andrzej Duda. Zapytany o to, których sędziów miał na myśli, stwierdził jedynie, że obywatele to wiedzą. Duda, nie mam wątpliwości co do pana Kamińskiego. Prezydent stwierdził też, że polskie sądy mają wielki problem ze skutecznym skazaniem kogoś za korupcję. Ale jak widać, nie miały żadnego problemu, żeby w sposób nieprawdopodobnie zdeterminowany ścigać ludzi, którzy z tą korupcją walczyli. Bo panowie zostali skazani wyłącznie za to, że w sposób bezsprzeczny walczyli z korupcją, ocenił prezydent. Andrzej Duda zapewnił jednocześnie, że nie ma żadnych wątpliwości co do postawy państwowej i działalności Mariusza Kamińskiego. Ten, jak stwierdził prezydent, służył polskiemu społeczeństwu. Na koniec jeszcze raz podkreślił, że wydany wobec nich akt łaski jest obowiązujący i jest ułaskawieniem całkowitym.